Cześć, witam Was bardzo gorąco. Ja jestem Duc, to jest mój deszczowy chłopiec, a też mogłabym go nazywać Smykiem, jak to uroczo gra ujęła w ostatnim odcinku, w którym byliśmy w przerażającej troszeczkę fabryce. Tam oczywiście goniliśmy dziewczynkę, a nas goniło oczywiście nie kto inny, tylko same obrzydliwe, przerażające monstrum z długą, dziwną ręką, którą oczywiście zabija mnie przy każdej okazji. No a teraz rozpoczynamy rozdział czwarty. No dzień dobry. Chyba mnie zauważył. Teraz rozpoczynamy rozdział czwarty, ta dwójka i to miasto. Mam nadzieję, że wreszcie... Ała! Wreszcie uda mi się przeżyć spotkanie z tym wysokim typkiem i dogonić oczywiście dziewczynkę. Chciałabym ją nazywać jakoś inaczej, bo dziewczynka wydaje mi się taka strasznie infantylna. No dobra, niech będzie dziewczynka. Dobra, zobaczmy, czy znajdę tutaj jakieś sensowne wyjście z sytuacji. Okej, aj, nie znalazłam. Jeszcze raz. O, przycisk Select porada. Wow! No, to mi bardzo pomogło. Nie ma co. Ach, God. Jak ja mam się tam schować przed tym czymś? A, do góry mam wejść. Dobra, 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 jestem... Jestem ociut dalej. A, który to będzie raz? Czwarty? Kim mnie znowu zabije? Nie. O, nie, mam nadzieję, że na koniec gry będę mogła sprać temu wysokiemu kolesiowi dupsko. Ale tak raz, a porządnie. Niech wyschnie. Zabiorę mu deszcz. I zginie marnie. Jedziesz! A! Zdążyłam. Goń się. O Jezus, wspina się za mną. O Jezus! Uciekaj, mały, uciekaj! Bo ten koleś jest na bank szybszy. Uliczka, super! 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 O, goddammit! Oh. Byłam tak blisko. Byłam tak blisko! O, Jezus Maria, jeszcze raz. Nie ma mnie. Nie ma mnie. I wtedy dziewczynka zaoferowała pomoc i stworzyła mały daszek. Tam mnie nie ma. Idź sobie. Idź sobie. Okej, to otwórz mi bramę przy okazji. Cudownie, pomocne monstrum. Ani drgnij. Idź sobie, idź. Uff. Dobra, tędy sobie mogę chodzić. Tam, gdzie... Ups. O, pomaga mi. I niewidzialna ręka znów zaczęła pracować. Dlaczego, jak byłam mała, to nie miałam takich dziwnych podtekstów? To jest po prostu... Oh, goddammit. Niewidzialna ręka znowu zaczęła pracować. Oj, chyba zrobiłam błąd. A nie. Nie usłyszał, dobra. Nie usłyszał tego krzesełka. Stój tam i się nie rusz. Brzydkie, brzydkie monstrum. Aha, dobra, mam się przeczołgać. Tak! Tak, wreszcie spotkajcie się. O, jak dobrze. Finally! 4 rozdziały cię goniłam. Goniliśmy. Monstrum straciło swoją zdobycz. Tak więc spotkali się w końcu twarzą w twarz. Czas najwyższy.
A to o nią, o miasteczko i o noc, o stwory, o ucieczkę z tego świata. Ale ona nie odpowiadała. Jak to wszystkie baby. Aha, czyli. Okej. Czyli nadal nic nie wiadomo, ale przynajmniej mamy już towarzyszkę. Ona ci pokazuje, że masz iść za nią. O, jakie słodkie! I to w dodatku srebrne. Urocze, bardzo lubię tę dziewczynkę. Bardzo ją lubię. Mam nadzieję, że ta mała wie, co robi. Ej, czy my już tutaj nie byliśmy na początku? Tu jestem. Gdzieś z przodu nęciło ich słabe światło. Zróbmy to. No matko, muszę czekać, aż ona się oddali. To takie niepodobne do gier. Tyle razy chodziło się po drabinie, wsadzając komuś swój tyłek w nos. Pierwsza, ha. No, dotarliśmy do światła. Czy ładne to miasto? Podoba mi się. Oj, bardzo mi się podoba. Fajnie to wygląda w tym deszczu. Okej, sygnalizacja świetlna. Urocze. I tu wypadnie coś, żeby nas zjeść. Zakasłała. Nie wiem, które kroki to moje, które jej. A, te są jej. Dobra. Brama była zamknięta na cztery spusty i nie chciała się otworzyć, I guess. Okej, czyli tamtędy wyjścia nie ma. Zobaczymy w takim razie tutaj, gdzie chciałam iść za pierwszym razem. Podejrzewam, że tu będę musiała się chować. Niedługo, więc już lepiej sobie to zawczasu otworzę. Masz jakiś pomysł, młoda? Nie masz pomysłu. Spróbujmy się zatem cofnąć. Zaraz tu zacznie gonić. Więcej niż potrzebne. Three Doors Circus. Urocze, ale
Tutaj też nie bardzo da się cokolwiek zrobić. Wskoczyć na stół, ale to mi też niewiele dawało. Chyba, że mam tam stół podprowadzić pod tą bramę, ale to by było... To by było wybitnie dziwne. Czekajcie, a jakby... Nie, może ja mam tam coś przynieść, w sensie, żeby stanąć na tym i przeskoczyć jakąś górą? To ma jakiś sens? Na przykład takie pudełeczko... To aż takie trochę dziwne by było, żebym ja to miała tak pchać do przodu cały czas. Będzie bardzo dziwne, jeśli o to chodzi. Nie, no to nie może przecież o to chodzić. No to po prostu nie może o to chodzić. Daj mi podpowiedź. Nie chcą mi dać podpowiedzi, goddammit. Jeszcze w dodatku niewidzialna tutaj jestem, już w ogóle sprawa utrudniona. Zielonego pojęcia, co powinienem tu zrobić. Otwórz się. O, goddammit, ale jestem ułomem. Dobra, nie skomentuję tego. Moja dobra pasta się zdecydowanie skończyła. Patrz, mam klucz, baby. Jestem twoim bohaterem. Teraz mi powiedzieliście, że klucz znajduje się w jednej z szafek. The fuck? Okej, porada po fakcie. Przeurocze. Oczywiście, że te brzydactwa tam na mnie czekają. Znalazłam zabawkowego klauna. Ej, patrzcie, tu jestem. Ja i mój zabawkowy klaun. Widzisz mnie? Chodź! Ty. Okej. Chodź, mała. Siłowałaś wspiąć się po ścianie, ale oczywiście jesteś takim geniuszem, że nie wiesz, jak to zrobić. Więc ja muszę zrobić to za ciebie. A, pomagasz mi. Okej. Okay. That's sweet. Myślę, że to już. Chodź. No tak, 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 stary. To miało być dokładnie w tą stronę, miał być ten skok wykonany.
Aha, czyli mam ją pewnie podsadzić. Okej. I spuści mi drabinkę. Prawie też jak w Uncharted. Prawie mnie zabiłaś. Przeczołgać się razem możemy, tak? Dziwne to. Dobra, co tu się stanie? Znowu mnie coś będzie chciało skrzywdzić. Bardzo mocno. Potrzebne było coś, na co można się wspiąć. O, mogę się tu przeczołgać. Melin. A, chciałam kolor przeczytać. To jest dolor. Co to jest dolor? Taki się dolar pisze? Chyba nie bardzo. Zresztą nie wiem. Gdzie jestem w ogóle? Okej. Czyli rozumiem, że mam to tutaj przeciągnąć. Oj, to chyba ciężkie musi być strasznie, bo się chłopaczek męczy. Dobra, chyba wystarczy. Skacz. No dobra, ale ona tu musi przyjść. Czy ona raczy to zrobić? A, przyszło, okej, minęliśmy się. Pchamy pamiątki. Suwenir. Nigdy nie lubiłam cyrku, wiecie? Byłam chyba kilka razy. Nie więcej niż 3, jeśli się nie mylę. I jakoś nie wspominam tego jakoś. Tak nie wiem, tak jakoś. Nie, że źle, ale też nie jakoś fantastycznie. Nadużywam słowa jakoś. Ładne. Co, zmęczyłaś się? Ojej, biedactwo. Nie. Chodź. Aha, czyli tędy nie mogę przejść. Czyli to ona wybrała dobrą drogę. No tak. Co to? Kleszcze? Wy tak serio? Ja się pewnie nie boję kleszczy w ogóle. Kiedyś odkryłam w nocy kleszcza. Oczywiście już w mojej skórze. To było obrzydliwe i przerażające doświadczenie. Nie, spadać ode mnie. Te złe małe stworzonka. Co za karliwce? No chodź, chodź. Czekajcie, bo coś chyba w złą stronę zaczęła iść. Gdzie ja jestem? Co my tam robimy właściwie? A, bo my mamy tu iść, a nie tam.
Mój błąd. No! Fuck, fuck, fuck. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. W końcu. Fuck, polazł za nami. Niech też tu zezrą. Aha! Naprawdę go zeżarły. Ale przerażające. Te kleszcze są gorsze niż te duże takie właśnie. Monstra i inne pierdoły. Okej, ewidentnie w tę stronę. I w górę. Oczywiście. Oczywiście. Zagradzają przejście. Okej, no to my w takim razie zrobimy taki myk. I pójdziemy sobie górą. Kończy się. Aha, tu pewnie muszę ją podsadzić. Chodź, mała. Ciekawe, jak ona pomoże mi tam wejść. A, klaun chyba jest, tak? Okej, czyli tutaj się już na pewno nie dostaną. Czy ona tu przyjdzie? Myślałam, że za wysoko to jest na niej. Dobra, to przyciągniemy jej to tutaj. I przy okazji zablokujemy przejście kleszczą. Więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Dobra, to już powinno ci wystarczyć. Jak tam moi koledzy? Dobra, zaoferowani lalką nadal. A ja mam pewnie teraz stąd wyjść. A, bo ona cwaniara tam sobie zeszła. No dobrze. Chodź tu. Chodź tu, podsadzę cię. Przecież zamknięte. To jest logiczne i proste.
Dziwne wielkie szpule, ciekawe do czego. Albo od czego? Teraz idź mi otwórz. Znowu by mnie drzwiami zabiła. Zastanawiam się, gdzie nasz przyjaciel monstrum. I pewnie nie będę musiała długo czekać na odpowiedź. Ta. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Oj, chyba mamy trochę przesrane, bo to coś tutaj idzie! Spuść mi tą głupią drabinę. Znowu by mnie zabiła. Dobra. Czuję się bezpiecznie, jak jesteśmy wysoko. A tego jeszcze nie było. Dzięki. Mówisz, że mam tam pewnie skoczyć, tak? Ej, ty tam, na dole potknij mnie jeszcze raz. I jeszcze raz. Okej, w życiu bym tam nie trafiła. Dobrze, że to gra za mnie zrobiła. Zaczyna się robić niebezpiecznie, moi drodzy. Niebezpiecznie. Dobra, chodźmy. Oj, chyba się zabiłam. zabawiałam się w kaskadera. Troszeczkę nie wyszło. Miałam tutaj zaskoczyć, a nie tam. To nie było zatrzymanie się, jak wrośnięcie w ziemię. Także skończyliśmy rozdział 4. I niby coś tam się zaczyna wyjaśnić, bo wiadomo już przynajmniej dokąd dążymy, ale to nadal nie jest dostatecznie sporo odpowiedzi. Cieszę się, że spekulujecie dużo na ten temat w komentarzach. Zobaczymy, kto z Was będzie miał rację. Ja tymczasem dziękuję Wam już bardzo serdecznie i widzimy się niebawem. Pa, pa!